Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus Papam. Definicje soborowe, część druga. Katecheza świętego Jana Pawła II, wygłoszona 16 marca 1988 roku. Wielkie sobory chrystologiczne, nicejski i konstantynopolitański, zdefiniowały podstawową prawdę naszej wiary, ujmując ją w słowa symbolu. Jezus Chrystus, prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek, współistotny Ojcu co do bóstwa, współistotny nam co do człowieczeństwa. W tym miejscu należy zauważyć, że po wyjaśnieniu przez sobory objawionej prawdy o prawdziwym bóstwie i prawdziwym człowieczeństwie Chrystusa, zrodziło się pytanie o prawidłowe rozumienie jedności tego Chrystusa, który równocześnie jest w pełni Bogiem i człowiekiem. Pytanie to dotyczyło istotnej treści tajemnicy wcielenia, a więc ludzkiego poczęcia i narodzenia Jezusa z dziewicy Maryi. Od III wieku przyjęło się nazywać ją Theotokos, Matką Boga, czego wyrazem jest między innymi najstarsza modlitwa maryjna, Subtuum Presidium. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Jest to modlitwa antyfona, którą Kościół odmawia często aż do dzisiaj. Warto wiedzieć, że najdawniejszy zapis tej modlitwy znajduje się na papirusie odnalezionym w Egipcie, a pochodzącym z przełomu III i IV wieku. Jednakże właśnie to wezwanie, Theotokos, zostało zakwestionowane na początku V wieku przez Nestoriusza i jego zwolenników. Utrzymywał on, że Maryja może być nazywana tylko Matką Chrystusa, a nie Matką Boga, Boga Rodzicą. W ten sposób Nestoriusz przeczy zarazem jedności Chrystusa. Bóstwo i człowieczeństwo nie jednoczą się według niego w jednym i tym samym osobowym podmiocie, którego ziemskie bytowanie bierze początek w łonie dziewicy Maryi od momentu zwiastowania. W przeciwieństwie do arianizmu, który głosił, że Syn Boży jest istotą niższą w stosunku do Ojca, i do doketyzmu, który twierdził, że człowieczeństwo Chrystusa było tylko pozorne. Nestoriusz uważał, że Bóg w szczególny sposób jest obecny w człowieczeństwie Chrystusa, jak gdyby w świętej istocie, w świątyni. Także w Chrystusie istnieje dwoistość natur i dwoistość osób, boskiej i ludzkiej. I dlatego Najświętsza Panna, będąc Matką Chrystusa człowieka, nie mogła być uważana za Matkę Bożą, ani tak nazywana. Sobór Efeski, wbrew poglądom nestoriańskim, potwierdził jedność Chrystusa wynikającą z objawienia przyjętą przez wiarę i tradycję chrześcijańską. Sancti Patres, mówiąc, że Chrystus jest Słowem Przedwiecznym, Bogiem z Boga, który jako Syn jest zrodzony bez początku z Ojca, jest Chrystusem, tym, który co do ciała narodził się w czasie z dziewicy Maryi. Dlatego też Maryja ma pełne prawo cieszyć się tytułem Matki Bożej, jak to od dawna już wyraziło się w chrześcijańskiej modlitwie i w myśli ojców. Nauka Soboru Efeskiego została wyrażona w tak zwanym symbolu jedności, który położył kres sporom toczącym się jeszcze po Soborze w słowach następujących. Wyznajemy, że Pan nasz Jezus Chrystus, jednorodzony Syn Boży, doskonały Bóg i doskonały człowiek, posiadający rozumną duszę i ciało, zrodzony odwiecznie przez Ojca co do swego bóstwa, w ostatecznych dniach dla nas i dla naszego zbawienia zrodzony z Maryi Dziewicy, co do człowieczeństwa, jest współistotny Ojcu co do bóstwa, a współistotny nam co do człowieczeństwa. Dokonało się zjednoczenie obu natur, ludzkiej i boskiej. Stąd wyznajemy jednego Chrystusa, jednego Syna, jednego Pana. Wobec takiego ujęcia, niemieszanej jedności, wyznajemy, że Święta Dziewica jest Bożą Rodzicielką, ponieważ Bóg, Słowo, przyjął ciało i stał się człowiekiem i poczęty z niej zjednoczył ze sobą świątynię wziętą z niej.
Dokument, który nosi nazwę Formula Unionis, jest dziełem współpracy świętego Cyryla z Aleksandrii oraz biskupa Jana z Antiochii, które zjednało im uznanie papieża, świętego Sykstusa III. Tekst mówi o jedności dwóch natur w tym samym i jednym podmiocie, którym jest Jezus Chrystus. W ślad za tym pojawiły się jednak nowe kontrowersje, związane zwłaszcza z poglądami Eutychesa i monofizytów, którzy głosili tezę o zjednoczeniu, o zespoleniu niejako dwóch natur w jednym Chrystusie. Dlatego w kilka lat później zgromadził się Sobór Chalcedoński, który w myśl nauczania świętego Leona Wielkiego, dla ściślejszego określenia podmiotu tej jedności natur, używa terminu osoba. Był to następny kamień milowy w dziejach dogmatu chrystologicznego. Definicja dogmatyczna Soboru Chalcedońskiego, powtarzając teksty soborów nicejskiego i konstantynopolitańskiego i przejmując nauczanie świętego Cyryla w Efezie oraz to, które głosi list do Flawiana od biskupa Leona, błogosławionego i świętego arcybiskupa, wielkiego i starożytnego miasta Rzymu, w harmonii z wiarą wielkiego Piotra, będącego dla nas pewnym filarem, precyzuje. Idąc w ślad za świętymi ojcami, jednomyślnie uczymy, że należy uznawać jednego i tego samego Syna, Pana naszego Jezusa Chrystusa, jednego i tego samego Chrystusa, jednorodzonego Syna, Pana, w dwóch naturach, niezmieszanych, niezmiennych, niepodzielnych, nieodłącznych, które nie przestały być różne z powodu jedności, ale wręcz przeciwnie, zachowały właściwe sobie cechy, wspólnie tworząc jedną osobę i hipostazę. Chrystus nie istnieje w dwóch rozdzielnych czy rozłącznych osobach. Jest jednym i tym samym Synem jednorodzonym, Bogiem, Słowem i Panem, Jezusem Chrystusem, zgodnie z tym, co najpierw prorocy, a potem On sam głosili nam w swym nauczaniu i co zostało nam przekazane w symbolu ojców. Ta jasna i dobitna synteza wiary w tajemnicę Chrystusa, podawanej przez Pismo Święte i tradycję, stosuje pojęcia takie jak natura i osoba, czyli wyrażenia racjonalne, pochodzące z języka potocznego, które zwłaszcza po ogłoszeniu definicji soborowej urosły do rangi pojęć z zakresu filozofii i teologii. Jednakże Sobór przejmuje je przede wszystkim z języka potocznego, nie utożsamiając się z żadnym systemem filozoficznym. Znamienna jest także precyzja w doborze słów, o jaką troszczyli się ojcowie soborowi. Ówczesny grecki odpowiednik wyrazu osoba wskazywał raczej na stronę zewnętrzną, zjawiskową, dosłownie maska w teatrze. Dlatego też tekst soborowy obok tego wyrazu posłużył się drugim, hipostaza, które wskazuje na ontyczną specyfikę osoby. My także odmówmy wyznanie wiary w Chrystusa, naszego Zbawiciela, słowami tej prastarej formuły, do której odwoływały się niezliczone pokolenia chrześcijan, czerpiąc z niej światło i siłę dla świadectwa wymagającego niekiedy najwyższej ofiary krwi. W dalszym ciągu naszych kateches o Jezusie Chrystusie wyjaśniamy przede wszystkim tak zwane formuły dogmatyczne, to znaczy wyrażenia, którymi posługuje się Kościół od wieków, dla ustalenia treści prawdy o Jezusie Chrystusie, prawdziwym Bogu i prawdziwym człowieku. Jak pamiętamy z dawniejszych kateches, ta prawda została wyraźnie sformułowana na pierwszym zaraz soborze w Nicei i uzupełniona w Konstantynopolu w IV wieku. Jednakże po tym stwierdzeniu, że Jezus Chrystus jest i prawdziwym Bogiem, współistotnym Ojcu Synem, i prawdziwym człowiekiem, Synem Maryi Dziewicy, powstało pytanie, w jaki sposób ten dwoisty podmiot, Jezus Chrystus, jest w jedności, jest kimś jednym. I to pytanie z kolei w następnych wiekach, to znaczy w wieku IV i V, nurtowało zarówno teologów, myślicieli, jak też nauczycieli Kościoła, biskupów, papieży. Różne tutaj wypadałoby wymienić wielkie imiona, jak na przykład święty papież Leon Wielki. Dzięki ich wspólnej refleksji i systematycznemu nauczaniu na soborach w Efezie 431 i w Chalcedonie 451, ta prawda o jedności Chrystusa, prawdziwego Boga i prawdziwego człowieka, została wyjaśniona przy użyciu pojęć, będących w ówczesnym świecie helenistycznym w obiegu. Są to pojęcia natury i osoby, które należą również do języka filozofii
ale były przede wszystkim częścią ówczesnego języka obiegowego. Chodziło o to, ażeby prawdę o jedności Chrystusa wyrazić w języku właśnie takim, który był zrozumiały dla ogółu ówczesnego społeczeństwa, mówiącego przede wszystkim po grecku i myślącego po grecku. Stąd właśnie ta formuła, która mówi o dwóch naturach w jednej osobie. Jezus Chrystus jest jedną osobą, mianowicie boską osobą Słowa, która istnieje, bytuje odwiecznie jako współistotny Ojcu Syn, a w czasie ta sama osoba, rodząc się z dziewicy Maryi, stała się prawdziwym człowiekiem, przyjmując naturę ludzką. W ten sposób jedność osoby przesądza o jedności podmiotu historycznego, jakim jest Jezus Chrystus, ale równocześnie wyjaśnia dwoistość tej osoby, mianowicie jej boskość i człowieczeństwo. Jest to prawda wiary, która nie została stworzona dopiero w IV czy V wieku, tylko jest zawarta w samych źródłach objawienia, w Ewangelii, w samoobjawieniu się Jezusa Chrystusa i była wyznawana i nauczana systematycznie od początku, od czasów apostolskich. W swoim czasie musiała tylko znaleźć odpowiednie sformułowanie i w tym sformułowaniu poprzez wieki dotarła do nas. I my tę prawdę o Jezusie Chrystusie wypowiadamy w wyznaniu wiary, a również poznajemy na katechezie. Poznajemy oczywiście jeszcze głębiej w studiach teologicznych. Niech ta prawda będzie dla nas zawsze światłem. Niech zawsze nam daje do myślenia fakt, co to znaczy, że prawdziwy Bóg stał się człowiekiem. Co to mówi człowiekowi? O nim samym, o człowieku? Zwłaszcza w okresie Wielkiego Postu trzeba się nad tym podstawowym pytaniem naszej wiary zastanowić, bo w odpowiedzi na nie tkwi nie tylko prawda, ale także i życie. To znaczy zbawienie. Niech Bóg błogosławi wszystkim w przygotowaniu się do świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Pater noster, qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie et dimitte nobis debita nostra sicut et nos dimittimus debitoribus nostrim et ne nos induca in tentatione sed libera nos a mal.